Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu STR Testy. Boże Narodzenie tuż, tuż, stąd widzicie moje przebranie świętego Mikołaja. Znajdujemy się na pokładzie samochodu, który każdy z nas chciałby znaleźć pod choinkę. Pod choinką jest to Audi RS3, a więc rasowy sportowiec, gigantyczny atleta o mocy 400 koni mechanicznych i momencie obrotowym 480 Nm. Jeden z najlepszych hot hatcher aktualnie na rynku. Może rywalizuje z nim tylko Mercedes AMG A45. Reszta hot hatchy to jest dla niego druga liga. Także od samego początku czujemy się tutaj wyśmienicie. Samochód świetnie trzyma się drogi, prowadzi się wręcz jak przyklejony. Bardzo wygodnie nam tu się siedzi. Audi ma mega wygodne kubły. Moc gigantyczna. Moment obrotowy dostępny praktycznie w całym zakresie obrotów. Od 1900 obrotów na minutę do 5850, więc każde, nawet najmniejsze dotknięcie gazu powoduje spontaniczną reakcję samochodu. Jedzie się tu wręcz wyśmienicie. Producent tego auta mówi, że chce grać w pierwszej lidze, więc sprawdzimy sobie dzisiaj, czy to auto jest gotowe do tego, by występować na najlepszych arenach świata. Ponieważ samochód tak wyśmienicie się prowadzi na dobrych drogach, to wjechaliśmy na drogę, gdzie stomatolog by powiedział, że jest tu do zainstalowania tyle plomb, że pewnie wymieniłby całą szczękę. Dziura na dziurze, kocie łby, a samochód prowadzi się fenomenalnie. Intuicyjnie słucha swojego pana. Rewelacja. Tego konkretnego egzemplarza, to jest on z ubiegłego roku. Właściciel, który chce pozostać anonimowy, przejechał nim w ciągu roku i dwóch miesięcy 10 tysięcy kilometrów. Jest z niego mega zadowolony. Także co, pokrótce go przedstawimy. Autko ma 4,33 metra długości, 1510 kg masy, bagażnik o pojemności 335 litrów, silnik 2,5 litra podwójnie uturbiony o mocy 400 koni, to co mówiłem wcześniej, moment obrotowy 480 Nm. Myślę, że te wszystkie dane techniczne, podstawowe nie są tak w przypadku tego samochodu ważne, jak to, że od 0 do 100 przyspiesza on w przeciągu 4,1 sekundy. No i stosunek mocy do masy ma wyśmienity, mając 400 koni mechanicznych i ważąc 1510 kg. Wnętrza samochodu to jest ono, tak jak w każdym Audi, świetnie wykończone, a w RS3 po prostu fenomenalnie. To co mówiłem na początku, mega wygodne kubły, oczywiście z logo RS. Wszystkie możliwe rzeczy, które można było do tego autka domówić, tu są domówione, więc jak na auto klasy kompaktowej jest tu wszystko, co może być. Radary, kamery cofania, no takich oczywistościach jak ogrzewane kubły czy elektroniczna klimatyzacja, to nawet nie ma co wspominać, bo to jest oczywisty standard. Skrzynia biegowa automatyczna e-stronik, a więc dwusprzęgłówka w przypadku Audi siedmiobiegowa. Mega szybka reakcja na pedał gazu, zero szarpnięć, zarówno przy redukcjach, jak i przy przyspieszaniu. Możliwość opcji zmiany biegów łopatkami. No po prostu fantastycznie wykończony kompakt. Naszego wyczynowego bolidu, więc wspaniała jednostka o pojemności 2,5 litra, pięciocylindrowa, TFSI, w tym wypadku podwójnie uturbiona na bezpośrednim wtrysku benzyny. Gdybym miał tą nazwę spolszczyć, TFSI, turbo fajny silnik iskrowy, świetna sprawa, nadaje temu autku prawdziwego wigoru. W rzędzie miejsca mało, ale to jest oczywiste, auto kompaktowe. Kogo by to interesowało zresztą jeździć w takim samochodzie w drugim rzędzie? Liczy się tylko fotel kierowcy, ewentualnie ktoś tam na miejscu pasażera z przodu. Z tyłu miejsca niewiele, ale jakby co, to dla dwójki dzieci zawsze wystarczy. Pojemności 335 litrów, no to jak na klasę kompakt, taki średniak klasowy. Na jeden worek z prezentami od świętego Mikołaja zawsze wystarczy. Reszta nie ma znaczenia, jedna walizka, jakaś tam torba podróżna też się zmieści, ale w takim aucie o takiej mocy bagażnik to ma drugoplanowe znaczenie. Kosztów eksploatacji tego konkretnego egzemplarza to średnie spalanie w tej chwili na wyświetlaczu mamy 18,5 litra, ale nie psujmy sobie dobrego nastroju, w końcu Boże Narodzenie tuż, tuż. Samochód po prostu wyrywa do przodu. O, dzisiaj jest nieco ślisko, bo rano padał deszcz, więc każde, nawet niewielkie dotknięcie pedału przyspiesznika powoduje, że włącza mi się ESP, pomimo napędu na 4 koła. Po prostu drogowy szatan. Tych modeli RS3-ek to debiutowały one na rynku w 2017 roku, wtedy był ostatni lifting aktualnego modelu. Ze zwykłą A3-ką w zasadzie niewiele go łączy, praktycznie tylko sylwetka, reszta, wszystkie rzeczy są specjalnie do RS3-ki robione. Świetne nagłośnienie w wydechu, jedziemy sobie 50 na godzinę, a bulgot jest taki jak w SQ7 z drugiego odcinka, czyli tak jak w Dodge Viperu, samochód świetnie bulgocze, fenomenalna melodia do moich uszu. Banan na twarzy cały czas i podróżujemy sobie dalej. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy do miejscowości Dobra Nadzieja, niedaleko Pleszewa, do firmy o nazwie Good Hope, a więc Dobra Nadzieja. I Mariusz, właściciel firmy, jest gościem, który
prowadzi testy wydolnościowe naszych maszyn. A ponieważ nasz rasowy sportowiec chce występować na najlepszych arenach świata, to musimy sprawdzić, czy przejdzie w dobrym stylu testy wydolnościowe, więc za chwilkę się Państwo o tym przekonają. Dokonaliśmy dwóch prób u Mariusza, jednego z mistrzów świata, jak chodzi o hamowanie naszych sportowych maszyn. Pierwsza próba 404,7 konia, druga próba 400,8 konia mechanicznego i moment obrotowy powtarzalny 495 zarówno w pierwszej, jak i w drugiej próbie. Także nasz siłacz przeszedł nasze testy wydolnościowe znakomicie. Może grać na takich arenach jak Nürburgring, Silverstone czy Le Mans. Proszę Państwa, w dalszym ciągu jestem pod wrażeniem wyników, jakie zanotował nasz atleta w swoim teście wydolnościowym na hamowni. Cóż, szlachetne pochodzenie z rodziny RS zobowiązuje. Producent deklaruje 400 koni mechanicznych, hamownia po teście pokazuje 400. Producent mówi 480 Nm, okazuje się 495, więc nawet nieco lepiej. Także fenomenalnie, fenomenalnie. Pierwsza liga hot hatch. Zdecydowanie pierwsza liga. Cóż, z tych wygodnych kubów nie chce się wysiadać, a pora wracać, oddać samochód właścicielowi. Proszę Państwa, fenomenalnie przyspiesza lot. Dokładnie robi to tak samo jak na hamowni. Rewelacja. Cóż, nasz kolejny sobotni dzionek z naszym testowym autkiem dobiega końca. Państwu życzymy zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych rodziny i przyjaciół. Co najmniej takich samochodów pod choinką i do następnego. Cześć!